Mają je dobre albo bardzo dobre, bo choć czasem było źle, były to lata młodzieńcze. Wspomnienia o nich właśnie powróciły. Swój zjazd absolwentów miały dwie szkoły w Tarnobrzegu. Liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika i zespół szkół imienia księdza Stanisława Staszica. Na piątkowym zjeździe w liceum spotkało się ich 7. Były pierwszym rocznikiem żeńskiej klasy sportowej, które miały 5 godzin wychowania fizycznego w tygodniu. W której klasie za karę do nas przyszło 2 chłopców, ale okazało się, że to była żadna kara, wręcz byli po prostu hołubieni, ale też ich dzisiaj nie ma. Zawsze mile chętnie spotykam się z koleżankami ze szkoły. Jest to też dla mnie jakaś taka odskocznia, wyrwać się, prawda, z innego środowiska i wrócić do lat młodzieńczych. Mile zawsze jest wspominać lata młodzieńcze. Jeśli chodzi o szkołę, to zawsze ja sobie wspominam, jeśli chodzi o lekcje wychowania fizycznego, ćwiczenie z naszą panią profesor różnych takich figur akrobatycznych, piramidy różne, to zawsze mam w głowie i zawsze mi się to przypomina, jak tutaj spojrzę właśnie na salę gimnastyczną. Jeszcze wybieramy się razem na bal, więc tym bardziej liczymy na wiele godzin miłych wspomnień. To są przyjaźni od lat. Byli jednym rocznikiem, 70 uczniów z 2 klas. W tamtym roku, dokładnie 7 czerwca, świętowali 60-lecie swojej matury. Na spotkaniu było ledwie kilkanaście, wtedy i dziś. Spotykają się regularnie, ale wciąż jeszcze potrafią zaskoczyć niejedną wycieczką w przeszłość. To było w 52 roku przed świętami Bożego Narodzenia. Ostatni dzień nauki i dostałem 4 pały. Tak. Z francuskiego, matematyki, geologii i astronomii. To był przykry dzień. I pojechałem na ferie. Nieżyjący nasz kolega Woźniak i ja, była zabawa w gimnazjum. No oczywiście tam w jakichś tam toaletach wypiliśmy jakieś wino. Wyszliśmy, a profesor Zimoląg miał dyżur. A Jasiu Woźniak był taki, że jak wypił kielicha, to udawał za całą butelkę. Wypadł oczywiście z tego, a od razu Zimoląg. Coś pił, z kim pił, a z dzioło i od razu do dyrektora, ale dobrze się skończyło. Bardzo lubimy te wspomnienia, bywać na tych różnych właśnie spotkaniach. Zresztą to mamy już tak, że co rok, co 5 lat spotykamy się, to już murowane, a nieraz i na nasze takie mamy miłe wspomnienia, bo jeszcze spotykamy się jako klasa. Mieliśmy 60-lecie matury. Mam tu na dowód, raz to czy mam, o nie mam. Ta sama przestrzeń, ale już nie ten sam czas. Wiele się zmieniło. Jachowicz ma już 105 lat, a Górnik właśnie skończył 55. Nic dziwnego, że uczą się tych szkół jakby na nowo. To były rzeczywiście takie bardzo, bardzo miłe wspomnienia z tamtych czasów. No i ten sam budynek, to samo miejsce, ten sam plac. Trochę się tutaj zmienił, trochę drzewa urosły. Ale miejsce to samo i ten sentyment został, że to jest bardzo dla mnie miłe, że mogę tutaj być. Zawsze na zjazdach absolwentów szuka się znajomych twarzy. Wtedy można zbudować coś na kształt zbiorowej świadomości. Z perspektywy czasu zawsze pięknej. Mimo trudów, pan Marian miał ciężko. Do szkoły musiał iść 7 kilometrów. W 2 strony to już 14. O dobre oceny nie było łatwo. W domu była walka o lampę, bo była jedna, a chętnych do nauki było 2. Na szczęście szkoła to nie tylko nauka. Nie było raz, pojechaliśmy do Zakopanego. I ja chciałem zobaczyć górę, bo to chłopak z niziny, nocowaliśmy w Poroninie i taki strumyk był, wlazłem do strumyku, chciałem i poderwało mnie, bo to taki bystry, już nie umiałem się wrócić, udałem się na górę. No, narobiłem embarazu, profesorka, już wszyscy, ja z tej góry za nim i byłem zawiedziony. Bo wyszedłem na sam szczyt, ja myślałem, że tam będzie jakaś wielka góra, tam górale orale pole. I wsunąłem się z powrotem do tego, ja idę, a tu wszyscy już są spakowani i do domu jadą. A profesor dochodzi do mnie, Przybylski, mówi tak, że słuchaj, idź przeproś profesorkę, bo jedziemy do domu. No to mówię, jak mówię, tylko chodzi o przeproszenie, to już idę. Czas leci nieubłaganie, wspomnienia się zacierają. Takie spotkania to pretekst, by je odświeżyć, posilić się dobrą pamięcią innych, uzupełnić braki, wypełnić luki, a potem cieszyć się nimi jak swoimi.